Cześć. Witam serdecznie. Ja jestem Remigiusz Maciaszek, chociaż przedstawiam się jako Rok, bo tak jest szybciej i też zaczyna się na R. Dzisiaj mamy czwartek, piękny, piękny ranek, cieplutko, 26 maja. Jeżeli ktoś nie kojarzy daty, to dzisiaj jest Dzień Matki, więc lećcie do matek z życzeniami. Dzisiaj, jak widać, pogram sobie troszeczkę w World of Warcraft, a to oznacza, że będę sobie rozmawiał trochę o tym, co się dzieje w grach MMO. Jeżeli wyczuwacie w moim głosie lekką chrypkę, albo podejrzewacie, że mam haniebnie zatkany nos, to może być to skutkiem dwóch rzeczy. Po pierwsze, mój sprzęt nadal nagrywa tak, jak chce i przy pierwszej redukcji szumu wychodzą jakieś takie dziwne rzeczy. Ale po drugie, może się okazać, że się przeziębiłem. I do tego trzeba mieć talent, prawda? W ciągu dnia dochodzi do 30 stopni, a ja się przeziębiam. A to dlatego, że wpadłem na świetny pomysł, żeby w nocy otworzyć okno, bo mi było za ciepło. No nic. Mam nadzieję, że przeżyję ten ciężki katar. Od czego by tu zacząć? Chyba od World of Warcraft, skoro już tutaj jesteśmy. Dzisiaj zrobię mały eksperyment. Jeżeli będę mówił o innych grach niż World of Warcraft, to spróbuję gdzieś tam w tle rzucić jakiś mały filmik z tej gry, przynajmniej w rogu ekranu, żeby, jak to się nazywa ładnie, żeby wam nie zafundować dysonansu poznawczego. Znaczy, żeby, krótko mówiąc, obraz chociaż mniej więcej zgadzał się z tym, co mówię. No ale przejdźmy do rzeczy. World of Warcraft. Niewiele się ostatnio dzieje, to zawsze tak parę miesięcy po pojawieniu się dodatku ta sytuacja zwalnia. Teraz niedawno dostaliśmy patch 4.1, o którym mówiłem przy ostatnim nagraniu. Teraz czekamy na patch 4.2, już od jakiegoś czasu. I co? I przestałem go śledzić, tak szczerze mówiąc. Przestałem śledzić informacje o zmianach. A dlaczego? Bo jest tego tak dużo. Mój biedny druid od pierwszych notek patchowych do teraz zmienił się tak diametralnie. Znaczy, te zmiany są tak niepewne, tak są tak krótkie, że właściwie nie ma sensu o nich specjalnie na razie mówić. Ale jedna rzecz, która bardzo mnie zainteresowała w patchu 4.2, to jest możliwość grania z przyjaciółmi, którzy znajdują się na innych serwerach, ale są na naszej liście Real ID. Co to jest Real ID? Jeżeli ktoś nie wie, to jest to lista przyjaciół, która obowiązuje w ramach Battle.netu. Czyli jeżeli mamy kogoś na Battle.necie znajomego, mamy jego e-mail i on się zgodzi na taką przyjaźń, to on się pojawia u nas na liście, niezależnie od tego, czy się zaloguje na przykład w Diablo 3, World of Warcraft czy StarCraft 2. O Diablo 3 oczywiście mówię w przyszłości. No i możemy go zaprosić do zabawy. Jeden warunek: ta osoba musi mieć postać po tej samej stronie co my, to znaczy musi mieć na przykład Alianta, jak ja w tym przypadku gram Aliantem. I wtedy zawsze możemy grać razem i zawsze możemy robić instancje razem. Uważam, że to jest świetny, świetny pomysł, a to dlatego, że w trakcie tych wszystkich moich perturbacji z Warcraftem zdarzało mi się zmieniać serwery. Moi przyjaciele odchodzili i przychodzili, też zmieniali serwery. Teraz mam ich tylko na liście znajomych, nie mogę za bardzo z nimi grać, a z wielką przyjemnością to uczynię. I Blizzard wpadł wreszcie na pomysł, jak to zrobić, żeby było mi to dane. Moim zdaniem rewelacyjne rozwiązanie. To chyba tyle, jeżeli chodzi o World of Warcraft. Dopóki się nie pojawi patch 4.2, to można sobie tak gadać, ale to nie ma większego sensu. W każdym razie na pewno Real ID jest świetną opcją. Cóż mamy dalej w spisie? Star Wars The Old Republic. Star Wars The Old Republic, czyli nadchodząca gra MMO od BioWare, która zapowiada się bardzo, bardzo fajnie. Chociaż ostatnio mało o niej pisuję i zdarzały mi się pytania na ten temat, dlaczego tak mało o Star Wars The Old Republic. No nie wynika to z braku mojego zainteresowania, bo to owszem mam i cały czas śledzę wszystkie wiadomości. Problem z tą grą jednak polega na tym, że ona jest cały czas w takich fazach projektowych, jeszcze nie do końca pewnych, bo nie wiem, czy kojarzycie tam klasy postaci, które miały być w Star Wars. Były podzielone na funkcje, na role w drużynie i te role ostatnio bardzo się zmieniają. Ma to na celu zbliżenie gry bardziej do filmowego odpowiednika.
niż do takiego klasycznego MMO. Żeby tak zobrazować to przykładem, to konsul Jedi do tej pory mógł być DPS-em oraz healerem, czyli był postacią zadającą obrażenia i leczącą. A teraz uznano, i bardzo mądrze moim zdaniem, że może być także tankiem. W związku z tym talenty się mocno zmieniły, funkcje jakby się mocno zmieniły i styl grania też się bardzo zmienił. Także opowiadanie o tych klasach w tej chwili no jest dosyć niepewne, bo ta informacja, jej trwałość jest bardzo krótka. To wszystko jeszcze jest płynne, może się trochę zmieniać. Ja myślę, że te role nowe, które zostały teraz zaplanowane, one już pozostaną, ale style gry mogą się jeszcze zmienić. Premiera tej gry gdzieś tam spodziewana jest pod koniec tego roku. Chociaż prawdę powiedziawszy, oczywiście z wielką radością bym to przyjął, ale prawdę powiedziawszy, jeżeli wziąć pod uwagę fakt, że te projekty są na takim etapie, że jeszcze dużo rzeczy się zmienia, to ja bym się nie nastawiał na taką szybką premierę. To są jednak bardzo ważne rzeczy. Jeżeli na samym początku balans postaci będzie popsuty, delikatnie mówiąc, no to może mieć to kiepskie konsekwencje dla przyszłych subskrypcji, czego twórcy gry na pewno nie chcieliby zobaczyć. Kolejny temat, jakim chciałem się zająć, to DC Universe Online. Być może kojarzycie jakiś wcześniejszy materiał, który robiłem na ten temat. Moim zdaniem jest to jedna z najciekawszych gier MMO ostatnich lat. Ona świetnie pokazuje uniwersum DC, czyli komiksowe uniwersum superbohaterów, oczywiście najbardziej znane obok Marvela. Tu nie będę się wydawał szczegóły. No, w każdym razie gra jest zrobiona fenomenalnie, jest dynamiczna, jest szybka, jest dużo ciekawych opcji, jest dużo fajnych znajdziek, chyba najfajniejsze znajdźki, jakie w ogóle widziałem w grach MMO. Też nie będę się wydawał szczegółów, wierzcie mi na słowo, jeżeli jesteście zainteresowani, to polecam sprawdzić ten tytuł. Może jakiś trial się trafi. Boże, co tu się dzieje? Ten tank wziął na siebie wszystkie moby, bossa i jeszcze Ady. On ma 76 poziom bodajże, ale chyba przegiął teraz. Ja nie wiem, czy ja dam radę to wyleczyć. Okej, no zobaczymy. Mam co prawda sprzęt mocno... A to ciekawe, bo z reguły się nudziłem w tych instancjach... W tych instancjach starszych. Nie musiałem za bardzo się męczyć. A tutaj nawet mam sporo zamieszania. Oj, chyba mi padł jeden warrior. Teraz tylko tanka utrzymać przy życiu. Czy on zwariował ten tank? Przecież... Co za dużo, to niezdrowo. Wcześniej brał małe grupki naraz, a teraz, kurczę, bossa i całą ekipę okoliczną. No cóż, no chyba już sytuacja jest pod kontrolą. Dobrze, o czym tutaj mówiłem? Aha, DC Universe Online. Na czym polegał problem tej gry? Ano na tym, że było niestety za mało kontentu. Ja grając w ten tytuł, troszkę się spieszyłem, bo miałem robić recenzję dla gry online i jakby połykałem ten content tak, żeby szybko dojść do endgame'u i żeby go zobaczyć i móc go później ocenić. I co, no byłem w stanie zrobić postać na maksymalnym poziomie po 2 tygodniach, grając pierwszy raz, zaznaczam. I byłem w stanie bawić się w endgame content, który błyskawicznie się skończył. Więc deweloperzy włożyli mnóstwo starania w to, żeby się dobrze grało w tą grę. Ale niestety nie wyrobili się z materiałem, który jest potrzebny na to, żeby się długo bawić w tą grę. No i serwery w chwili obecnej są, zdaje się, na wymarciu. Tam bardzo mało ludzi gra. Populacja nawet w weekendy jest na niskim poziomie. Chyba twórcy tej gry będą musieli zacząć łączyć serwery. Bo inaczej tego nie widzę. No, nie dosyć, że jest mało... Jak jest mało ludzi, no to nie ma z kim po prostu pograć i to jeszcze bardziej skłania ludzi do odejścia. W ogóle tematyka komiksowych MMO jest dosyć niszowa, nie dużo ludzi w to gra, ale po jakości tej gry spodziewałem się większego zainteresowania. Ono takie faktycznie było na początku. No i tu zdecydowanie pokutuje to, o czym mówię. Za mało kontentu, ludzie szybko się znudzili. A szkoda. Gra zdecydowanie zasługuje na uwagę. Jeżeli się kiedyś pojawi jakiś darmowy trial albo coś w tym guście, to polecam, spróbujcie, zobaczcie. No, na pewno się spodoba i na pewno przez miesiąc można się przy tym świetnie bawić. Generalnie gra była warta swojej ceny, no bo kosztowała jak zwykła
zwykły tytuł dla pojedynczego gracza, a dostarczył przynajmniej 1,5 miesiąca bardzo intensywnej zabawy. No cóż, potem już było trochę gorzej. Tam mieli świetne plany deweloperzy, produkowanie dodatków raz w miesiącu i tak dalej, ale to nawet miesiąc pracy deweloperów, taki jest przelicznik, miesiąc pracy deweloperów starcza graczom na zabawę powiedzmy przez 3-4 dni. Tak to już jest z tymi grami. No cóż, no mam nadzieję, że ta gra przetrwa, może przejdzie na jakiś tam system darmowy. Jest zdecydowanie warta uwagi, szkoda. Cóż dalej? Warhammer Online, cały czas kolega z redakcji gry online, pozdrawiam Łosiu, namawia mnie, żebym coś zrobił na ten temat, jakieś materiały, i ja chyba się do tego zabiorę. Niestety nie mam tyle czasu, żeby w te wszystkie gry MMO grać samodzielnie i testować, i oceniać, i potem raportować dla was, no ale zwrócę uwagę na tego Warhammera. Tam cały czas była taka walka między podejściem do rozwoju PvE i rozwoju PvP. Nie wiem, czy pamiętacie, w dniu premiery ta gra próbowała być troszkę klonem World of Warcraft poprzez te wszystkie questy, zadania. I jakby twórcy gry zapomnieli na ostatnim etapie projektowania, o co chodzi tak naprawdę w Warhammer Online, a tam chodzi po prostu o czystą, nieskrępowaną jatkę, o bijatykę między dwoma frakcjami, między chaosem i porządkiem. No i gdzieś za dużo było tego questowania, za dużo takiej zabawy, pierdółek, które ludziom się nie spodobały. Warhammer Online, mimo świetnych oczekiwań, dużych oczekiwań, gracze byli zainteresowani, no niestety poległ na starcie i nieraz mówiłem, bardzo trudno jest odbudować zaufanie graczy. I nie sądzę, żeby Warhammer sobie z tym tak do końca poradził, ale cały czas prace nad grą trwają i zmierza ona w dobrym kierunku, czyli silne nastawienie na PvP. A propos właśnie, o jednej rzeczy bym zapomniał. Age of Conan. Ostatnio pojawiła się informacja, że przechodzi na system darmowy, czyli nie trzeba będzie płacić za grę, chociaż te konta darmowe będą miały całą masę ograniczeń. Ja jeszcze przejrzę się dokładnie temu tematowi i w przeglądzie MMO może to poruszę i poinformuję dokładnie, jak to wygląda. No w każdym bądź razie propozycja jest interesująca. Age of Conan cierpi na ten sam syndrom, który Warhammer Online ma, czyli zawód oczekiwań zaraz na starcie. I to powtarzam się, ja wiem, ale jeżeli ktoś zawiedzie oczekiwania graczy MMO albo w ogóle gier sieciowych na starcie, to potem diabelnie ciężko jest to zaufanie odbudować. Jest mnóstwo innych gier, w które można się bawić, i jeżeli coś nam nie podejdzie, to po prostu wracamy do starych tytułów i już nie spoglądamy z powrotem na to, co żeśmy jakby utracili. Więc to jest wskazówka dla wszystkich twórców gier MMO. Trzeba wypuszczać dobre gry na starcie, bo potem już będzie niestety za późno. Co na koniec? Rift Online. Jaki jest stan tej gry na dzień dzisiejszy? No, Rift to jest właśnie taki produkt, który został wydany w momencie, kiedy był ukończony i gotowy na to, żeby trafić do graczy. Gra oferuje bardzo fajny content, bardzo fajny rozwój postaci i odrobinę dynamicznych zdarzeń. Mówię odrobinę, chociaż tak naprawdę ich jest multum. Dlaczego odrobinę? Ponieważ one są dosyć powtarzalne i czasami niestety troszkę przeszkadzają, bo są gracze, którzy lubią robić zadania, przechodzić przez te tereny z jednego miejsca do drugiego i w ten sposób levelować do maksymalnego poziomu, a te dynamiczne eventy, które Rift zaoferował, które oczywiście są plusem całej rozgrywki, czasami przeszkadzają, jest ich tak dużo, że no utrudniają jakąkolwiek, momentami utrudniają jakąkolwiek inną zabawę. No trzeba robić te eventy dynamiczne, bo jak się tego nie robi, to znikają questy, znikają zadania, znikają NPC i nie można robić w ogóle nic. Ale jest tak, że te dynamiczne eventy następują jeden po drugim i czasami po prostu nic nie można robić, tylko tłuc te mobki, które się spawnują w tych przejściach między wymiarami. No to oczywiście wszystko jest jakby w fazie jeszcze takiego sprawdzania, jaki to ma wpływ na rozgrywkę i tak dalej. Te pewne rzeczy się zmieniają. Ja wiem, że ja mówię trochę negatywnie. Rift to jest udana gra, to nie ma wątpliwości. Ona
konkuruje z World of Warcraft na wielu poziomach. Oczywiście nie ilością kontentu, bo jednak produkcja Blizzarda powstawała przez 6 lat. W sensie, że 6-7 lat ona już istnieje, a te gry mają to do siebie, że cały czas nad nimi są prowadzone prace. Więc Rift nie może pod względem zawartości konkurować, ale troszkę zmienia styl prowadzenia rozgrywki i jest interesującą opcją, jeżeli szukamy czegoś nowego, bo nie czegoś innego. Rift jest dosyć podobny do World of Warcraft, jest troszeczkę inaczej troszeczkę się gra, ale jakby styl prowadzenia rozgrywki jest podobny. Wybaczcie, jeżeli to tak brzmi trochę karkołomnie. Dobrze, więc ten Rift, cóż by tu jeszcze wam o nim ciekawego powiedzieć, no. Jego podstawowym problemem jest to, że on jest dosyć liniowy, w tym sensie, że jakby levelując postać od pierwszego do ostatniego poziomu, idziemy cały czas tą samą ścieżką. Jeżeli wybierzemy Guardianów, to od pierwszego poziomu, robiąc alta, czyli robiąc postać alternatywną, musimy przejść tą samą drogę, którą żeśmy robili na początku. Tam nie ma terenów, po których można by skakać. Okej, byłem tu na bagnach na początku, to teraz tą nową postacią pójdę sobie na pustynię czy inny teren. Nie, niestety nie ma. Trzeba iść tą samą drogą, trzeba robić te same questy i trzeba przeżywać jeszcze raz te same eventy dynamiczne. To kiepsko wpływa na tak zwane replayability, czyli powtórne przejście tej gry. Dużo ludzi lubi robić postacie alternatywne, ja też należę do takich. I niestety w Rifcie już za drugim razem troszeczkę się nudziłem. Ale gra na pewno oferuje fenomenalną grafikę. No, to też wiąże się z wymaganiami systemowymi, ale silnik gry jest bardzo sprawnie zrobiony. Znaczy, on jest bardzo elastyczny. Nawet jeżeli na ekranie dzieje się tak dużo, że ilość klatek na sekundę drastycznie spada, to nawet jeżeli schodzimy poniżej tych 20 klatek, to wygląda dosyć płynnie. Skacze, ale płynnie. Tam nie ma takich momentów, że obraz się zatrzymuje, czekamy i znowu skok. Nie, tak się nie dzieje. Tam nawet jeżeli zejdziemy do tych kilkunastu klatek, to jest oczywiście skokowe siłą rzeczy, ale to nie są takie gwałtowne jakieś skoki. Nie ma jakiejś takiej strasznej czkawki. Są takie dosyć łagodne przejścia. Oczywiście to przeszkadza i ja nie wiem, jaki trzeba mieć sprzęt. Dużo ludzi chwaliło się, że jedzie na maksymalnych ustawieniach. Ja, mimo że wydawało mi się, że mam sprzęt dosyć dobry, miałem problem z tą grą. No nic, no ale to chyba będę już zamykał powoli temat tych pozostałych gier MMO. Pewnie w najbliższym czasie troszkę pogadam też o Terze. Tym bardziej, że zostały zdjęte ograniczenia, które nałożono na dziennikarzy do 23 maja w związku z berlińskim press eventem, o którym już troszeczkę informowałem. Nawet dużo informowałem w zasadzie. Ale nie będę teraz poruszał tematu Tery. Oprócz tego, że zapowiada się bardzo interesująco, czekam na dostęp do bety, żebym mógł to ocenić w trochę większym zakresie niż do tej pory. A może rzucimy sobie okiem na to, co się dzieje w tej instancji. Ja, jak mówię, no, grach healerem jest dosyć nużąca. Można grać i sobie zupełnie spokojnie pogadać, co zresztą robię z dosyć dużym powodzeniem. Na razie oprócz tego pierwszego bossa nikt mi tutaj nie umarł. No to jest, troszkę pokutuje to, że ja mam heirloomy, wszyscy gracze mają heirloomy. Przechodzenie tego kontentu przed 80 poziomem jest dosyć łatwe. To nie jest już żadne wyzwanie. Stety albo niestety, to zależy. Niektórzy lubią szybko to przechodzić, inni lubią się cieszyć zabawą. Ja należę do takich. Ja pierwszy raz zrobiłem Alianta, chyba wspominałem o tym w poprzednim programie. I chciałbym troszeczkę, no jakby poznać te wszystkie zadania, zobaczyć jak się robi instancje z aliantami, a my przechodzimy to jak burza. Okej, to też jest jakaś zabawa. Może parę słów o addonach, których używam. W zasadzie jednego, który jest absolutnie wart polecenia, pozostałe to są takie ozdobniki. Nie wiem, czy kojarzycie Klika. Klikue to się zdaje się zapisuje. Ten addon ułatwia leczenie. On trochę chyba działa na podobnej zasadzie jak Grid, chociaż ja Grida nie używam. Mogę sobie przypisać pod klawisze myszy odpowiednie czary leczące. Na przykład pod lewym mam Rejuvenation, pod prawym mam Life Bloom, alt prawy to jest tam coś innego, tam kilka tych czarów. I teraz
nie muszę targetować specjalnie celów, które chcę leczyć. Wystarczy, że w oknie drużyny kliknę na przykład lewym przyciskiem myszy na tanku, no to on automatycznie dostaje Rejuvenation. Jeżeli kliknę prawym, to dostaje Life Bloom'a i tak dalej, i tak dalej. To zdecydowanie ułatwia leczenie, no bo każdy lekarz, to nie jest żadna nowość, każdy lekarz chyba doskonale zdaje sobie sprawę z istnienia tych programów, tych addonów, ale może to przyda się komuś, kto akurat tego konkretnego nie zna, a może zainteresuje to tych, którzy addonami się nie bawią. Zbliżamy się powoli do ostatniego bossa. No i to pewnie przejdzie nam migiem, bo no jak mówiłem, to jest strasznie łatwe teraz. Fajnie, że udało mi się pokazać całą instancję, bo ostatnio miałem straszne problemy, nie mogłem drużyny zgromadzić. No oczywiście, Running Wild w sutannie jest po prostu... To jest straszne, jest straszne. No straszne, może nie. No zabawne, powiedzmy. No dobrze, bijmy tego bossa i kończmy tą imprezę. Ingvar the Plunderer, o ile dobrze pamiętam. Tak, tak. Trzeba uciekać od jakichś jego ataków obszarowych, co chyba się nie wszystkim uda tam. Za dużo jest postaci, które biją się wręcz. O tak, widzę, już jeden prawie padł, ale przeżył. No i dobrze. Dwie fazy w tej walce. Ja oczywiście wiem, nie odkrywam Ameryki, ale została mi ta końcówka instancji, a już chyba opowiedziałem o wszystkich tematach związanych ze mną, o jakich chciałem. Więc żeby was nie pozostawiać samotnie z tą rozgrywką, a pewnie gracze Warcrafta widzieli już ją 1000 razy, więc wzbogacę ją o swój niezwykle interesujący komentarz. Druga faza się zaczyna. Ożywiony Ingvar i podobnie jak przed chwilą, bez specjalnego wysiłku bijemy tego gościa. DPS, pewnie widzicie w prawym dolnym rogu, ja mam tutaj DPS meter. Jak się nazywał ten addon? Nieważne zresztą. I on mierzy, ile zadajemy obrażeń na sekundę, takie rzeczy. Ja nie używam tego, żeby oceniać innych graczy, ale tak po prostu sobie patrzę i wiem, jak długo nam zajmie instancja. Tutaj ten DPS nie był specjalnie wysoki. No dobrze, to by było na tyle. Jak widzicie, większych problemów nie było, chyba że tank zaszalał i na pierwszym bossie ściągnął na siebie troszkę za dużo mobków. A tak poza tym, no widzicie, mam pełen pasek expa, to znaczy pełen pasek rest experience. Już nie będę się wdawał w szczegóły. Nie grałem chyba z 2 tygodnie, cały czas zajmuję się Playnextem i zajmuję się YouTube'em. Nie mam czasu i żałuję. Tak czy inaczej, dziękuję bardzo za uwagę. To był długi materiał. Jeżeli dotrwaliście do końca, to bardzo fajnie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pa, pa!